Ja jestem Glitterowy, to jest Watson, i gramy w Legacy Challenge Watson, gdzie idziesz. Um, Watson jest postacią, która była, którą grałem w moim Runaway Team Challenge, i grałem też w sercu M. dlatego moje Legacy nie będzie stricte Legacy od zera, ponieważ o ile będziemy mieli zero Simoneonów, proszę bardzo, tak posiadamy już malutki dom mieszkalny. Dla tych, którzy są tutaj któryś raz, pragnę powiedzieć, że Watson ma nowy dom i proszę, mieszkamy w takim młodkim oto domu. Dlaczego? Dlatego, że Watson stwierdził, że znaczy, no w sumie wiecie o tym, że Watson ma mega wstręt do tego, co się stało, do tego wszystkiego, do tego, że jest wielkołakiem do, do swojego ojca i tak dalej. I głównie dlatego, że stwierdziłem, że w wyzwaniach Legacy Challenge jest przeprowadzenie się na dużą działkę, największą w mieście, więc też postanowiłem na taką nam przeprowadzić. Ale, no teraz sobie przypomniałam o tym, że jeszcze mamy rzeczy w wyposażeniu, ja bym chciał żeby się rozmnożył te żabę i posprzedawał teraz te żaby Watson. Ty masz tutaj coś do robienia, nie? Weź podlej teren i zachęć do wzrostu, czy coś takiego. Ja w tym czasie posprzedaję i ja mam plan jak wydamy tę kasę, ale jeszcze chciałbym wam pokazać okolice. Jeżeli chodzi o okolicę, no to teraz tutaj, mieszk tutaj mieszkamy. Tutaj przeprowadziła się rodzina Ferguson, która wcześniej mieszkała tutaj, a Pankowie dalej mieszkają tam gdzie mieszkają, Tutaj już widzicie, że Ali troszeczkę zmienił e, look, dla niewtajemniczonych Ali to chłopak Watsona, więc zaczynamy Legacy Challenge GM. Ta, na tą miejscówkę jeszcze mam pomysł, ale jest w trakcie budowy, znaczy mam tylko pomysł i nawet nie zacząłem je budować, a to jest mm, Stary Dom Watsona. Każda z tych parcel ma cechę studnia naturalna oraz dobre szkoły, dla mnie po prostu ma to sens, że ta dzielnica jakby ma takie cechy, ponieważ jesteśmy też w Copperdale, jesteśmy na wybrzeżu i przy okazji każda z tych parcel ma, parceli ma cechę strefa wstrząsu. No, żeby wszystkie, wszystko się zgadzało. Jeżeli chodzi o centrum, to dodałem tutaj kawiarnię, Cafferdale. Biblioteka zostaje taka, jaka była na razie, a tylko dodałem im jej cechę gremliny. A tutaj w modę no pewnie kiedyś ją wyremontuję. Tutaj mamy dalej ten wieżę pod, ciś... pod, pod wieżą ciśnień, blok. A tutaj jest, są, jest złoty szczyt, a to jest centrum miasta. Chciałbym, żeby to było centrum tej części. No i tutaj jest w sumie siłownia, jest to centrum rekreacji, jest tutaj siłownia, jest Stragan z rybami, Stragan z jedzeniem. Ale co do kariery, Watson podjął karierę, y, karierę detektywa i dla, dla wielu osób, które już oglądały tę serię, może to się wydawać dziwne, że on z włamywacza stał się detektywem, ale to ma sens. Słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, potem jak Weronika w poprzednim odcinku powiedziała Watsonowi, że ona go szukała i tak dalej, to ja stwierdziłem, że w sumie to Watson, mm, że w sumie to Watson, Yy, Mógłby być taki zły na tą policję, że nikogo przez tyle lat nie mógł odnaleźć, i że on się bał tej policji, że nie chciałby, żeby kogokolwiek spotkało to samo. Więc on stał się detektywem, żeby po prostu, wiecie, ten świat zrobić lepszym. Przynajmniej taka jest moja teoria. No i przy okazji Watson, bo Watson Sherlocka Holmesa, mimo że imię Watsona ogólnie pochodzi od um, Emmy Watson, żeby nie było, bo jego mamy ona imię Emma. Z ostatnich takich nowości, to wygrałem sobie moda i to jest w ogóle super mod, ja wam wszystkim polecam, e, co? E, nie, nie idziemy na plitarg. Ja wam wszystkim polecam, to jest mod e, od Carl Overholt czy coś takiego. I tutaj mam, ustawiłem sobie, że mamy większe rachunki, mniej zarabiamy pieniędzy, mogą, możemy mieć womywaczy i tak dalej, więc ogólnie Mac tutaj jest dużo fajnych opcji, więc serdecznie wam polecam. Zadzwonił do agencji adopcyjnej, Adoptowo kota. Hmm, i co tutaj mamy? Mamy jakiegoś e, tutaj Turbo, Sander, ale mi się żadne tutaj tak nie. Bruno jest słodziutki, ale w paski. ojejku. No pysia wygląda na słodziutką ogólnie. Kot bengalski, Babsi ten jest głupi. Ja, jest jeszcze głupszy. A przy dorosły. E, kocia. E, to jest. Ciekawe czy to jest matka i córka. Ar, Arla. Kai. Okay. Sander. On wygląda jak rosyjski niebieski. Watson ma niebieskie włosy. Ale ten, ten turbo jest śmieszny. Ale wezmę tego Sandera. To jest Sander, to jest kocioł. Dobra. Więc czekamy na babkę z adopcyjnego. A z więcej czasu Watson weź na pełni miskę. Czemu nie możesz na tej miski? Boże, człowieku. Podejdź tu. A, na tę miskę. Możesz? Super. Kim ty jesteś? A, to jest Olga Seweryn. I weź może w takim razie powitany z ręku, A tutaj jest... Sander, jaki słodziej, jakieś duże zielone oczy. Jest łowcą. Na jest łowcą, bo tutaj już poluje. Będziemy mieli z nim dużo zabawy. Dobra, Watson, weź już ją zostaw. Przywitałeś się z nią starczyć. Nie rozmawiaj z nią. Zajmij się kotem. Watson, chodź tu. No. Wy się przywitaj. No nie. Łowca sprytny i miałkliwy. No i co? I już mamy negatywne relacje z tym kotem, no i co? Eee, no dobra, no, no to... Weź, zakończ proces adopcyjny. I nic ci z kota. Nie możemy mieć kota, z którym się nie będziemy trzymać. Szkoda tylko, że już... napełniłem miskę. Ty sobie poczekasz, a w międzyczasie... Ej, w ogóle czemu on zaczął flirtować z tą... Olgą? O co chodzi? Czy ja mogę coś tutaj... Jakiś związek? Nie. Towarzyskie... Aha, to przez ten nastrój w pomieszczeniu. O nie, no... Weź. Po co jesteś beznadziejny? Wyłącz aurę emocjonalną. Co ty? Nie i wyszli do domu. My tutaj czekamy na y, Aliego. Tu jesteś, Ali. No dobrze, tak, patrz na niego. Spójrz na niego, tak wiecie. Dobra, A mamy dzisiaj dzień złośliwości, więc ja bym chciał, żeby oni sobie porobili psikusem. Złośliwe psikusy przestrasz i tutaj złośliwe psikusy jeszcze z Brzyżyczykiem. Jeżeli się zastanawiacie, kiedy się do nas wprowadził Ali, to jeszcze chciałbym trochę poczekać. Nie wiem, na jakiś czas po prostu, żeby nie było, że on od razu tak wiecie, że oni są dopiero młodzi, mimo że oni są już zaręczani, żeby nie było, ale to nie my zaproponowaliśmy oświadczenie, żeby nie było. Watson, ale ty miałeś zebrać cały plon, ty masz jeszcze to jad do zebrania. Halo, człowieku. Zbierz cały plon. E... No nie, no dobra. A, bo się na nas obrazi. No dobra, chodź do nas. Nie taki był plan, ale niech będzie. Głość, czy za nieprzemijającą miłość. Oni mieli więcej tego paska, oni się... On się musiał rzucić o to, że on się tak rzucał. O, super. Mają dużą satysfakcję swojego związku. Dobra. To nam się zmieni zmieni zmieniło, tak? Mamy teraz dużą satysfakcję. Okej, okay, Ali jest bardzo usatysfakcjonowany ze związku ze Simem o imieniu Watson. Możesz to utrzymać, wykonując interakcje oparte na rzeczach, które kręcą obie strony, unikając jednocześnie tych, które je odpychają. Pamiętaj także, aby nie zachowywać się podle ani nie naruszać romantycznych granic. Okej. Okay. Idziemy naruszać romantyczne granice. Barabara z Simem o imieniu Watson. O nie, przypomniało mi się, że tutaj. O nie. O oh Jesus, chwila, to ja to od razu poprawię. Mamy e, <grywamy> obraz w. E, w arcy, jest w ogóle arcydzieło jego matki. W, I w, ten rura szła w kominek, zapomniałem to przerzucić. Idziecie robić to, Barabara? Super. Ogólnie w pierwszym planie o, ten domek był mniejszy, ale ja go musiałem powiększyć, ponieważ oni nie mogli swobodnie przychodzić do łóżka. Nawet gdy postawiłem tu prześcianie, to był taki mega problem, żeby oni weszli razem do łóżka. O ile jeszcze spać dali radę, tak o Barabara nie było mowa, a my nie mamy tutaj miejsca na inny prysznic, kochani. Tu nie ma miejsca na inny prysznic, bo musimy utrzymać 32 na 32 kratki. Ja myślę, że ty z tą olgą. Tak ziratowałem się o co naprawdę. Jak zwykle musiałeś coś odwalić i teraz wielce robić jakieś flirty i beznadziejnie się znowu zakochać. Weź porzuć myśl. Weź... gdzie to jest? Rozwiązuje trudnym problemy. Nie widziałem wcześniej tego. Eee, odpuść sobie Justina. A ty, mój drogi, ty jesteś ogólnie prywatnym detektywaczem tym tajnym agentem i myślę, że to idealnie pasuje do, pasuje do Watsona. Eee. Matko tylko jedyny Watson. Co z tobą nie tak? Jesteś jakiś chory. Czy w każdym byś się zakochiwał. Naprawdę. Beznadziejny. No. Ogólnie Ali zmienił trochę styl. Już wiecie, że nie jest taki pankowy, jest taki bardziej elegancki, ponieważ on się tak postarał dla Watsona. On chce, żeby Watson wybrał właśnie jego. On doskonale zdaje sobie sprawę, że Watson to flirtowo z każdym z jego rodzeństwa i on chce mieć Watsona dla siebie. Ja w ogóle chciałbym, nie wiem jak to zrobić. Jeżeli wiecie, jak wywołać wy nim cechę zazdrosny, to ja będę ogólnie bardzo chętny. To jest toksyczna cecha, ale ja bardzo chętnie, Watson, ty w ogóle na tym polu bez butów jesteś, a, Watson, co z tobą mnie, tak. Uff. Chciałbym, żeby on miał cechę zazdrosny. Jeżeli wiecie, jak to zrobić, to ja bardzo chętnie się dowiem. Więc napiszcie mi, jak wywołać w nim cecha Jak um, Kilka ci z na temat kariery zawodowej. No niech będzie. Znajdź sobie wroga, okej. Okay. Dobra, ja Wam Boże pokażę, jakie cechy ma przy okazji e, ten. Ali. Ali jest wredny, uwielbia natury, z perfekcjonistą, jest nikczemny. A jego aspiracja to jest słabce, tajemnic, ale ona mi kompletnie nie pasuje. jest Marcelina, i czemu tu przychodzisz? to ja cię nie znam. Ale, no właśnie, ja nie. Mi bardziej, w sensie ogólnie w kontekście tej sytuacji bym chciał, żeby on miał cechę. Przykładny partner. Mi to ogólnie bardzo pasuje. E, właśnie to sobie wymyśliłem ogólnie. Myślicie wolniej tracą romantyczną satysfakcję w związku z innymi simami. Ogólnie mi to mega pasuje, ja się nie spodziewałem. Co ty robisz, kobieto? Bo tu jest plan działania: wolna miłość. Weź, idź stąd, kobieto. Watson, ty weź na niego nakrzycz. Kłótnie. Kłóć się i. kłóć się o karierę. Znaczy o karierę, to jest bez sensu, no ale no, pokójcie się. Wasza pierwsza kłótnia. Co to miało znaczyć? Ali, przecież dobrze to się wprowadziłeś, a już podrywasz jakąś przykładową babę? No ale mamy wolną miłość, co się przejmujesz? Herbie, jakby takie są zasady, to tak jakby jest ok. No dokładnie tak, tak twierdzę, że tak było. Bo ja nie pamiętam, bo ja ogólnie... No właśnie, nie powiedziałem, tak, udało się. E, ja wam obiecałem, że przegramy walentynki. Jednakże nie udało mi się ich zrobić, <laughs> ponieważ szedłem do gry i Watson się przekręcił i miał urodzinę. I było tak przykro, że skip że skipnę ten dzień, zwłaszcza, że dzień wcześniej byliśmy na randce i nic ciekawego się nie będzie działo, więc no postanowiłem, że tych walentynek urodził Mocony, znaczy urodził nie miałem już jak zrobić, po prostu przeminiemy. Weź resztki. Wy się już pewnie macie jakąś krzywdę, prawda? Bo się pokłóciliście. Otwórz profil. Eee... Nie. ok Czyli po prostu to była zwykła sprzeczka. Fajnie. Watson, ty, właśnie, no i trzecią Watson, którą dostał, e, trzecią, trzecią cechę, którą dostał Watson, jest to geniusz, bo tak mu wylosowało. Wylosowałem trzy razy i wylosowało mu ta miłośnika, natury, geniusza i coś jeszcze, i po prostu mi najbardziej pasował ten geniusz do tych, tych trzech ról, ponieważ uważam dziecko wsi za bardzo irytującą cechę. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, w jaki sposób mam zamiar sprawić, żeby moje legacy trwało dalej, opcji jest kilka. Watson może mieć dziecko z kosmitą. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że Watson zdradzi Aliego z jakąś kobietą i zrobi jej dzieciaka. A ta kobieta na przykład wyląduje w basenie. Trzecia opcja jest taka, że skorzystamy z adopcji dziecka. A czwarta opcja jest taka, że skorzystamy z dziecka z nauki. Która jest z tych opcji zapewne, więc mamy cztery opcje tak naprawdę, więc o nie ma co się bać, naprawdę? Naprawdę. E, czy ty możesz podejść tutaj? Dobra, to ty weź to posprzątaj Watson. Nie wkurzaj mnie sprzątnij to... Ale nie. Ja wiem, co ty chcesz robić. Ja nawet nie muszę, nie, nie muszę patrzeć. Jak widzę różowe i że jedzesz do łóżka, to ja doskonale wiem, co ty tam mnie robić. Ale no ogólnie, to ja bym tylko Watsona ogólnie wrzucił pod prysznic. Weź dziki prysznic. Ja bym chciał, żebyś ty poszedł jeszcze pobiegać. Uprawiaj jogging. I gdy wrócisz z tego joggingu, ty masz na siódmą do pracy Watson ma na dwu... ósmą. Okej. Okay. Um, I rozmawia o romantycznych granicach między co najmniej dwóch partnerów. O, oh, wow. Aha. Aha. Wiecie co? Ja chyba muszę mu zmienić te aspiracje. Ja myślałem, że to będzie takie wiecie, nie? No to bardziej jednak ta pokrewna dusza go tutaj, myślę, że do niego pasuje, bo on, no chodzi mi o to, żeby po prostu on był takim... Mm, no po prostu on jest tak kochany po uszy w Watsonie, nie? I chciałbym, żeby Ali mimo wszystko się gdzieś tam... Dobra, no, aktywne. A ja nie chciałem aktywny, ja chciałem, żebyś... Dobra, no, fajnie, że poznałeś siebie. No to dobra, fajnie, to teraz dalej jakim. Chciałbym, ja żeby Ali mimo wszystko, on był takim, że on jest ogólnie mega zakochany w Watsonie i on zrobi wszystko, żeby z nim być, zwłaszcza, że Watson no ogólnie stały w uczuciach nie jest, jak już wszyscy doskonale wiemy i ma problemy, ma problemy z samą sobą. Więc Ali tym bardziej stresuje się, że jest z nim w związku, albo bardzo jest nim zakochany. Zwłaszcza, że ich początki były bardzo trudne. Ja przypominam, że z, z Alim to były największe początki, a to on wygrał waszą ankietę. Eee, dobra, Watson, co ty robisz? Ogólnie to nie śpieszy się z wyleczeniem lekarstwa Watsona, nadaje mu to trochę charakteru. Mm, jeszcze nie wiem, kiedyś pozbądźmy tego. Nie mam teraz jakiegoś parcia. Myślę, że to, że jest wilkołakiem daje mu... i nad sobą panuje, to ogólnie daje mu takiego charakteru. E, dobra, ale ja widzę, że ty Watson ogólnie nie masz co robić i troszeczkę mnie to niepokoi, ale weź i spać albo jeszcze nie. E, ogólnie to ja widzę, że cię nosi gniewne fluidy i tutaj co ze w księżyca I spełnia. O oh Jezus! Czy ja mogę w jakiś sposób. Wiesz co, Watson? Ja się przepraszam, ale podejdź tutaj. Zablokuj dwa dla wszystkich. Zdążyłem. Matko jedyna. Ty Ali lepiej nie wracaj. Okej. Okay. Ja... Mam nadzieję, Ali, że ty nie wrócisz do domu. Ale ty ogólnie no całą kontrolujesz, tylko nie musisz iść spać, nie? No ty ogólnie to jesteś na takim wysokim poziomie być tym wilkołakiem, nie? To tak wiesz, nie? Tak ostrożnie. siedź w tym kiblu. Hmm... No, Ali myślę, że się domyśla co się stało, zwłaszcza dzisiaj i ja o tym zapomniałem, on musiał, nie może niekoniecznie. Więc proponuję, że Ali pójdzie spać, a my się zobaczymy rano. Całą noc go trzymało, naprawdę, niedawno nie miał takiego szału. Weź wypuść już go z tej łazienki, odblokuj. No ale og ogólnie łazienka jest w strasznym stanie. I teraz zastanawiam się, który z Was będzie miał umiejętności majsterkowania. Bo nie chceć nas na tą rączkę, a chciałbym, żebyście jednak to wy się tym zajmowali. Ty nie masz, a ty, Watson. No też, AHA ja chyba masz tutaj na jakimś podstawowym poziomie. No, Mam aż, widzę faktycznie. Dobra, to. Zwłaszcza, że potrzebujemy. No to weź napraw to. Watson, dobra, wiesz co? Napraw, ty naprawisz to, ty naprawisz to i tak się podzielicie tymi umiejętnościami. Tylko Ali, ty już weź zostaw to. Bo ty masz za chwilę do pracy. Ja chciałbym, żebyście skończyli chociaż to. O, nie mam dzisiaj dzień ziemi, gdybyście pytali. Ale... no. No nie chciałbym, żebyś się spóźnił do pracy, ale widzę, że tobie tak szybko to nie pójdzie. E tak, możesz lubić mojsterkowanie jasne, ale teraz idź do pracy i naprawisz to później, a ty, Watson... O, trzeci poziom majsterkowania. Szalony jesteś. Dobrze ci idzie. A, w nocy było trzęsienie ziemi i teraz mamy drugie trzęsienie ziemi, także ogólnie... No mega fajnie, w sensie podoba mi się to, że mamy takie wyzwanie troszeczkę. Czy ty odkurzasz wodę, Watson? Matko jedyna. Zwarcie w domu. I co ty odkurzasz? Wodę. Uuu, ciężki odcinek, ciężki, kochani, ciężki. Ma tylko jedyna Watson. Służba wzywa, świat jest niewyczerpanym podołem. Pluga z twojej zbrodni porabi Watson wziął się do roboty i unyżał w tym ręce. Brzmi paskudnie, czy Watson. Ja, ja nie zrozumiałem tego słowa, no ale dobra. Brzmi paskudnie, czy Watson ma pójść do pracy sam, czy chcesz nim dołączyć? No dołączę z nim, no. Oto wybrałem mu tę karierę, of course. Nie wiem, co ty miałem zrobić? Odbierz przydział do sprawy. To przyszły nam rachunki? Chwila, chwila, chwila. Okej, okay, na się takie niskie. Um, odbierz przydział do sprawy. Kto to pracuje? To jest nasza komendantka, okej. Okay. To jest Kosmajerz, yes, a to jest Smiley Ferguson. No właśnie, to jest. To jest recepcjonistką? Okej. Okay. No niech będzie. Chciałbym mieć Um, no, więc tak, Miley pracuje na komisariacie, także taka ciekawostka. Przypominam, że Watson odkradł kiedyś idą rodzinę. Taka tylko sugestia do tego, co się może dziać dalej. E, kim jest... Laurent? Boże, Laurent, to ty jeszcze żyjesz? Matko jedyna, przecież ty... Wy nie wiecie, my się nie wiem czy szaliliście, kim jest Laurent, przecież Laurent mieszkał w kamienicy. W której wychowywał się Watson. Wow. Jakby. Wow. W sensie. To by przecież on wynajmował mieszkanie od Emmy. A tutaj. O, to jest Sara Benson. To jest kuzynka Watsona. I czemu wy macie negatywne relacje? Matko jedyna. Kto to jest w więzieniu? Nie znamy nikogo. Żadnych przestępców? Nie, okej. Okay. Wow, ale. Boże, jaki ten tutaj, ale wylosowało nam Simów, znaczy o ile jeszcze jej dałem tę pracę i jej też, bo chciałem, żeby to pracowały, tak, Lauranta, no nie ma mowy, nie, ty musisz się jakby poznać tutaj z, przywitać się z, przywitanie Tomarangu i Laura, właśnie, jeszcze Tomarangu, jak Laurent za chwilę się pozna z tobą, to będzie taki w szoku, w ogóle wszystkich poznać moim zdaniem, ale dobra. Ale mega w ogóle, że Lauran tutaj jest. Widzicie, jak na niego patrzy. W ogóle jest ciekawe, co u niego dzieci. No dobra, no weź się z nim, Watson, przywitaj. Wow. E, a ty, co tutaj? Aha, z nią jeszcze nie się zapoznałeś, tak? Dobra, okej. Okay. No, z się znasz, także fajnie. Z tą babką, dobra, tą, z tą tam czekaj tamto ją, zostaw. I weź się przywitaj ze swoją własną kuzynką. Weź tutaj przyjazne i przywitanie tomarangu. Ja nie wiem czemu wy się nie lubicie. Weź zostaw. I ona w ogóle ma stanowisko jakie? Recepcjonistka? Nie, asystentka, dobra. No, już jest lepiej. Nie, nie prosi jej o zostanie, ale plotka, plotkuj. Nie no, mega ogólnie, w sensie ja tutaj specjalnie ją ktoś do nas zadzwonił, w sensie domofon, domofon, telefon telefonów pracy. Ale ogólnie mega, w sensie... Nie, nie rozumiem dlaczego Sara miał takie negatywne... To jest... Sara Benson to jest... Ta, córka Weroniki, tak tylko przypomnę. Dobra. My mi się udać na miejsce przestępstwa. Więc idziemy. Miejsce przestępstwa. Na miejscu przestępstwa możesz znaleźć wskazówki, które pomogą ci odnaleźć podejrzanego. Badaj uszkodzone lub skradzione obiekty i szukaj wskazówek na ziemi yy, w pobliżu, aby odkryć więcej materiałów dowodowych. Ponadto rozmawiać ze świadkami, aby uzyskać zeznania o tym, co się stało. Eee, dobra, widzę, że on będzie tutaj na siłę wchodził w tych ubraniach, których nie ma. Niech ci będzie. I yy, co mamy? Zrób zdjęcia, zrób i zbierz próbki, tak? Dobra. No to masz tutaj, rób to, co masz robić. Eee, zrób zdjęcia i zbierz próbki. No dobra, i w mamy świadków. Olga King, tutaj mamy jakiegoś Petronella. Petronella Pancakes! Matko jedyna, czy to córka Elizy i Boba? Słuchaj za ten świadka ty się ogólnie masz, aha. Nie wykąpałeś się, rozumiem. Irytujemy ten strój, Watson. To jest mniej strój. Gdyby nie trzeba, to ci. Nie na ten. O jezu, no dobra, już trudno. A i możesz wrócić na posterunek policji. Genia, super po prostu. No ja wróć na posterunek. Mm, tak, tak. Tezdy udało ci się zebrać materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, pora zająć się... Śledzeniem podejrzanego, użyj analizatora chemicznego i komputera do oceny materiału dowodowego znalezionego na miejscu przestępstwa. Jest szansa, że, że uzyskasz jakieś informacje o tym, kto popełnił przestępstwo. Okej, okay. Watson, po raz setny, zmień strój. Dziękuję. Z powodzeniem, użyj analizatora. No dobra, no to analizy materiału, i tutaj masz. Proszę. I teraz powinniśmy dostawać jakieś te, tak? Eee, materiały. Siema Emilia Franciszek. Hej Watson. No tak, zgódź się. Powidanie tamarangu przy okazji. I co? Będzie z powodzeniem, czy nie? O. Oh. Dokładnie, Watson, się tak jak ty. Analizuj materiał dowodowy, no? no dajcie nam. Chciałem zakończyć dzisiaj tę sprawę. Ale ja widzę, że Watson jest głodny. O nie, mam zainstalowane jakieś mody cechy, no nie. Physical touch, no nie. Watson, beznadziejny jesteś. Idzie ci beznadziejny dzisiaj w pracy. To jest? Okej. Okay. Watson. Aha, no dobra, fajnie. Ale my się nawet nie znamy, człowieku. O, dobra robota, analizowanie materiału dowodowego z miejsca przestępstwa pozwoli ci odkryć wskazówki dotyczące podejrzanego. Prowadzenie własnej sprawy przy... Prowadząc was sprawy przeanalizujesz mnóstwo materiału dowodowego, zanim zdałasz znaleźć podejrzanego. Na razie użyj komputera i zarejestruj materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, aby sprawdę mógł przejąć starszy detektyw. A, to tyle. Genialnie. Dobra, wiesz co, kim jesteś? Ryszard, ja cię nie znam. Weź sobie stąd idź. Idź sobie. I. Przeglądaj. Ja bym. Jak to weź? Zarejestruj materiały. No. ty sobie pójdziesz do domu. Aha, wow, genialne, po prostu genialne, dobra robota znaleziona przez ciebie materiał dowodowy przyda się detektywowi, który zajmie się tą sprawą, gdy dostaniesz własną sprawę to dla ciebie będzie należało, będzie należało odnalezienie tropu dzięki wykorzystaniu materiału dowodowego, I to poznasz kolejne kroki Pracy nad sprawą. Na razie poświęcę trochę czasu, by zająć się przestępcami na posterunku. Pobierz odciski palców. Przeszukaj przestępców przy stanowisko rejestracji. Zrób zdjęcia policyjne. Okej. Okay. Pobierz odciski palców. Um. O, Patryk. Gukwa. Watson, zająć ciebie. Za chwilę się zakochasz. Coś tak czuję. A może Watson. Boże, może Watson powinien zrobić dziecko jakiejś więźniarce. Chociaż ten więźniarz czy ten, czy nie więźniarz to było, że przestępcy, ale ten przestępca też jest niczego sobie, a gdyby tak romans z więźniem, co wy na to, matko włoska, bo co, ona powinna z pracy wyrzucić? Ej, ale to jest materiał, słuchajcie, na dramę, to jest bardzo dobry materiał, zrób zdjęcie podej i przeszukaj podejrzanego, tak, to jest coś, Watson, to jest coś, co byś zrobił, ewidentnie. O o ciało i umysł wygrało. Dobra, czyli wolna miłość, powi jak powinniśmy, jak wrócimy do domu, to wolna miłość powinna zostać zniesiona. Ogólnie że widzę, że wszyscy tutaj mają nadgodzinę. A ja, gdzie jest ta? Gdzie jest Sara? Sara, no, ty już do domu idziesz? Nie robisz na Nie, Dobra, nie, Weź tutaj. Nie, przyjazne, plotka, plotkuj. Ja samą chciałem porozmawiać. Nie w ogóle nie wiem, kim ty jesteś, ale dobra. Przyjazne, pasje. Co, co się stało. Kiepskie dowdy, boże, łoc, ona nawet się nienawidzi. Ona, ja nie wiem, ona ma wrażenie, ja nie wiem w sensie, dlaczego ona go tak nie lubi. Spotkaj o współpracownika. Ja to masz w ogóle może jakieś. Nie, nie, nie. nie na miłośniczka kotów, ponura. Ona ma takie paskudne cechy, boże. Tylko tyle zrobiliśmy. Matko jedyna. Myślałem, że zrobimy więcej. To nawet na czynsz nie zrobiliśmy. A tak chciałem kupować. Może tego kota adoptujemy w następnym odcinku. O! Cześć! Działaj się genialnymi pomysłami, a potem pocałuj go w szyję. W ogóle dzień ziemi nie należy... Nie będzie należał do udanych. Już, już wam to gwarantuję. Eee... Dobra. Aj, macie dalej nienaprawiony prysznic, więc chciałbym, żebyś ty, kochany, zajął się potem tym prysznicem. O, jak słodko! Super. Dużą satysfakcję. No wiem przecież, że macie dużą satysfakcję. Dobra, weź to, zostaw. Eee, bo jest, nie mamy pszczół. Zasięć, coś nie mamy. Weź kryształ. Ale dobra. Wiecie co, Watson. Watson, weź rozmnóż sobie żabę. W sumie to nie jest tak kolorowo, w sensie powiem wam, że ciężko jest. Mimo, że mają dwie prace, ja wiem, że to są tylko początki. No ale jednak. A co to, to w ogóle tu masz jeszcze? Weź nowy kryształ i nowy metal. Hmm. Dobra, bo ty się dalej z tym męczysz. Nie, Watson! A, chciałeś spać. Dobra, rozumiem. Nie no, weź tutaj hmm. Opreska przeciwko owadom. Podlać tego nie możesz. A możesz jakoś tak, nie wiem, zachęcić do tego? Do rośnięcia? Wiesz cały plon. Ty to zasiej. Żebyście chociaż mieli troszeczkę zaliczone. Możesz to podleć, Podlej to. No. Ty oddaj to Watsonowi. Te części ulepszeń. Weź to w ogóle. pracę sprzedaj. Ty mój drogi. Tak. Pieczarki do lodówki. To też daj do lodówki. To też daj do lodówki. A to możesz sprzedać. I mamy na kota. Myślę, że to już będzie tyle. Oni sobie zrobią tu barabara. Dziecka z tego na szczęście nie będzie. To dobrze, bo nas nie stać. Jednakże wszystkich, którzy są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do obejrzenia wszystkich poprzednich odcinków. A tak ogólnie to się z wami żegnam. Do usłyszenia i pa, 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 pa.